Hej, cześć, siemano, z tej strony Machler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie omówimy sobie wtorkowy update, który zaistniał w Call of Duty, oczywiście Modern Warfare. Jest to wtorkowy update, którego nie musicie pobierać, jest to wewnętrzny update, więc nie martwcie się, nie ma żadnego tutaj pobierania, kopiowania i tak dalej. A więc pierwszy sobie omówimy playlisty, które oczywiście uległy zmianie oraz sklep, który dostał nową zawartość, a potem przejdziemy do bardziej interesujących rzeczy, m.in. nowe bronie w wypylkach gry oraz wiele więcej. A więc pierwszy list, jak widzicie, mamy szybką grę, realizm, wojna naziemna, bla bla bla, tak wiecie, żeby to tutaj szybko omówić. Strzelanina, no i mamy nowy game, tak pseudo nowy, ponieważ jest to Kierat i tutaj zbieraj nieśmiertelniki i depozytuje na wyznaczonym miejscu, aby oczywiście zdobywać punkty dla drużyny. No i mamy oczywiście Shoothouse, więc to jest tryb, który był już w Black Ops 4, chociażby Stockpile się nazywał w poprzedniej części Call of Duty, czyli w tym przypadku to był Black Ops 4. No i teraz przejdziemy do może tutaj naszego sklepu. W sklepie mamy trzy nowe rzeczy, więc powiedzmy takie, powiedzmy trochę drogie, prawda? Ja bym osobiście to oczywiście tu nie polecał, lecz pierwszą rzeczą jest to Deathbringer. Jak widzicie, mamy Anioł Śmierci, tutaj skórka na operatora, mamy Głos Śmierci, to jest wariat na shotgun, mamy Siarczan, to jest na pistolet, czas zabijania, zegarek, kosa. Mamy tutaj nienasycenie, wizytówkę, naklejkę, emblemat długozębny, nie wyrwiesz się, dialog oraz między żebra i ostatnie pominięcie dwóch poziomów karnetu bojowego. I to kosztuje aż 2400, czyli jakieś 80 zł. I zostały nam jeszcze tylko dwa bundle. A więc jak widzicie, mamy Tactical Color, jak widzicie, mamy pocałunek motyla, jest to na karabin wariant, mamy Pegas pistolet, strasznie takie kolorowe, jak widzicie, mamy ponad tańsze, to jest talizman oraz wizjoner, wizytówka, a raczej naklejka, więc to jest taki, powiedzmy, rainbowowy, tęcza, wiecie, tęcza taka skórkowa i ten bundle kosztuje, jak widzicie, 1100, więc no nie tak dużo, lecz wciąż nieopłacalny, prawda? I ostatnim bundle jest to Bronze Knight, czyli brązowy król. Jak widzicie, kosztuje 1600, czy tam jakieś, no, 50 zł około. Mamy nieugięty pistolet maszynowy, wariant kamieniarz na RKMA, wariant, o ile widzę, to jest Holger 26. Mamy posunięcie szachisty, talizman pod kątem naklejka oraz rycerz gromu, spray oraz oczywiście dwa pominięcie poziomu garnetu, więc to jest cały ogólnie update, który wyniknął. No jest mało, wiadomo, jest jakby ta przerwa świąteczna jeszcze już, ona się w sumie kończy, ponieważ jakby wiecie, nowy rok, bla bla bla, deweloperzy wracają do siebie i właśnie mamy kilka tutaj fajnych odpowiedzi od deweloperów, które sobie zaraz omówimy. A więc teraz przejdziemy może do bardziej zaawansowanych rzeczy, a nie tutaj gadanie o pierdołach. A więc jak wiecie, sezon 2 już niedługo, ponieważ zostało jeszcze tylko 30 parę dni na pierwszym sezonie, z czego to oznacza, że sezon drugi zaczyna się w lutym, dokładnie mówiąc 3 lutego, w poniedziałek, więc powiedzmy miesiąc został, prawda? I generalnie jeśli spojrzycie na to zdjęcie, które wam właśnie teraz wyświetlam, jest to pierwsze główne zdjęcie, które dostaliśmy, gdy sezon wyszedł i oczywiście to nam opisuje, co tak naprawdę otrzymamy, prawda? Otrzymaliśmy mapy, game mody i nawet więcej, których tutaj ich nie ma, prawda? I tak naprawdę coś musimy jeszcze otrzymać przez ten cały miesiąc, ponieważ no to by nie miało sensu, gdybyśmy tak siedzieli jeszcze przez miesiąc i czekali na nowy sezon, poza tym, że już mamy cały content rozsiany, prawda? A więc co próbuję powiedzieć, możemy oczekiwać wiele sporych, wiecie, update'ów. Oczywiście, jak wiecie, co 2 tygodnie był update, zawsze do pobrania. W tym wtorku akurat tak nie było, ponieważ wiadomo, święta, więc strzelamy, że kolejny wtorek będzie większy i będzie coś do pobrania. I strzelam, że no, może się szykować nowa broń, nowe mapy, a czemu do tego dochodzę? Ponieważ no, mamy bardzo interesujące, jak już mówiłem, w plikach gry zdjęcia oraz rzeczy do omówienia oraz kilka bardzo fajnych dialogów od deweloperów. A więc zacznijmy może od tego, co teraz wam będę właśnie wyświetlał na mapie. Jest to kilka sekund bardzo ciekawej sekwencji, a raczej kilka sekund momentu z pierwszego trailera. Pamiętacie, był właśnie trailer z Call of Duty Modern Warfare, ten pierwszy właśnie w maju, gdzie pokazali nam oczywiście kampanię i tak dalej, i też pokazali nam kilka sekund mapy, której tak naprawdę nie ma. My myśleliśmy, że to będzie w kampanii coś, czy to będzie jakieś, wiecie, misja specops, czy mapa do multiplayera. I jak wiecie, tej mapy jeszcze nie ma i jeden z deweloperów odpowiedział nam właśnie na ten temat. I generalnie napisał, że ta mapa jeszcze nie jest w grze, więc możemy oczekiwać, że ta mapa, którą widzicie, będzie w grze. Nie wiadomo, czy to będzie 2 na 2. Wygląda jak 2 na 2, ponieważ jest dosyć mała, ale z drugiej strony są tam jakieś wejścia, my nie widzimy tej mapy całej, widzimy ją tylko z góry, kawałek przez kilka sekund, więc tutaj powiedzmy dużo nie możemy spekulować, lecz też wygląda jak 6 na 6, ponieważ jest powiedzmy taka mini mała, ale większa niż 2 na 2, więc no, wy też możecie oczywiście spekulować na ten temat. Ja uważam, że ta mapa będzie 6 na 6, o ile ona będzie w ogóle w grze, ponieważ deweloper powiedział, że ona jeszcze nie jest w grze, więc czy ona będzie pod koniec, wiecie, roku Modern Warfare, czy w środek, czy w drugim sezonie, tego nie wiemy, lecz chciałem omówić to, ponieważ bardzo interesujące info.
Kolejna informacja od Joe'a, naszego, powiedzmy, jednego z głównych deweloperów, jest to poprawa złotego kamuflaża. Generalnie ludzie narzekają, że złoty kamuflaż, powiedzmy, nie świeci się tak dobrze na niektórych mapach, w niektórych ciemnych miejscach i tak dalej, więc to podobno ma zostać podkreślone w którymś update'cie. No strzelam, że w kolejnym, jakby, wiecie, oni to dosyć szybko robią, zauważyłem tutaj, jakby, wiecie, takie rzeczy, gdzie oni odpowiadają na takie właśnie szczegóły, szybko wprowadzają w update'y, więc strzelam, że w kolejnym lub jeszcze kolejnym update'cie już to będzie zrobione, poprawa złotego kamuflaża oraz diamond, czyli nasz właśnie diamond, który ma być podobno w grze, jakby wiecie, w tej chwili nie mamy diamontu, mamy tam platynę tą, czy tam Damascus jako Dark Matter, mamy złoty i tak dalej, lecz w grze nie ma diamontu, więc ja nie wiem jak, co mam przez to myśleć, ponieważ jeden z użytkowników na Reddicie spytał o diamond i powiedział, że będzie kiedyś w grze, tak odpowiedział deweloper, więc nie wiem jak, w jaki sposób, czy to będzie w czarnym rynku do kupienia na jedną broń, czy to będzie, wiecie, do zdobycia jak Dark Matter się zdobywa, nie mam pojęcia, czy ma być diamond w grze, nie wiadomo kiedy, no zobaczymy. Też to mógł być mały żart od dewelopera, ponieważ ten użytkownik właśnie spytał, czy przywróciłby do gry kamuflaż, diamond, a on odpowiedział, tata, od razu to zrobię, gdy wrócę od razu ze świąt, od razu się zabieram za to, więc brzmi to sarkastycznie, prawda, jakby miał tutaj żartować, coś w tym stylu, nie mam pojęcia, lecz możemy oczekiwać tego kamuflaża, że być może kiedyś w grze będzie. Przechodzimy do bardziej tutaj zaawansowanych rzeczy, między innymi trzy nowe bronie, które są w plikach gry i tak naprawdę możemy oczekiwać, ponieważ jak wiecie, zostało 30 dni w sezonie, a musimy coś jeszcze mieć do roboty, prawda, przez ten okres, jako że mapy już wyszły i te game mody i tak dalej. A więc trzy nowe bronie. Pierwsza bronią, która jest w plikach gry, jest to crossbow, czyli nasza kusza, która już była dawno, nawet przed premierą w becie już była w plikach gry. Teraz już powiedzmy tutaj jest to jaśniej, jest to crossbow special weapon, więc crossbow, czyli kusza, specjalna broń, nie mam pojęcia jak przez to co rozumieć, zresztą to jest jedna z broni, kolejna broń jest to rakietnica, nie wiadomo jaka, ja tutaj po prostu mówię rakietnica, mam na myśli tutaj eksplozywną broń, czyli wiecie, RPG, coś w tym stylu, i trzecia broń jest to Vector, jeśli chodzi o Vector, to mieliśmy już gameplay z tą bronią, były około 3 tygodnie, 4 tygodnie temu, to było nawet przez sezonem pierwszy, mieliśmy właśnie gameplay z Vectora jedynki, oczywiście ten cały gameplay został usunięty i no, Vector jak na razie nie ma go w grze. Otrzymaliśmy oczywiście tylko dwie nowe bronie, między innymi RAM 7 oraz Hologer 26, czyli karabin oraz LMG w pierwszym sezonie. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy otrzymali jeszcze jedną broń, nawet dwie, a jak nie trzy w jeszcze tym sezonie. Lecz oczywiście różnie to bywa. Możemy otrzymać jedną broń, a na przykład na start drugiego sezonu możemy otrzymać dwie znowu bronie na start, czego nam daje trzy bronie na sezon. Zobaczymy. Więc bronie, mapy, game mody mamy umówione, więc może przejdźmy do operatorów, ponieważ mamy też małe informacje na temat operatorów, a raczej gdy spojrzycie teraz w dzisiejsze intro, które wam pokazałem, na końcu macie właśnie odblask w szybie Ghost, macie po prostu maskę Ghosta. I co jest bardzo ciekawe, tam jest nikto, a przynajmniej tak się wydaje, to jest nikto, który próbuje kogoś zabić i w odbiciu, w tym właśnie odbiciu tego szkła jest widoczny Ghost, więc ja nie wiem co o tym myśleć, ludzie ogólnie spekulują, że nikto to jest Ghost, choć to nie ma sensu, ponieważ jakby wiecie, nikto jest Ruskiem i to już jest jeden z faktów, który obala tą teorię, lecz są wiadomo, tutaj różne teorie i tutaj deweloperzy różne hinty nam dają, więc ciekawe tutaj spekulacje, lecz nie wiem, może po prostu Ghost powróci jako operator, no raczej to będzie możliwe, ponieważ z jednych z filmów omawiałem 13 operatorów, które są w plikach w grze. Jak wiecie, był tam Nikto, była ta Zedra, czyli to jest dzisiejsza Mara w grze, więc generalnie mamy już powiedzmy dwóch operatorów w grze, więc możemy się spodziewać oczywiście 13 nawet przez cały rok, więc się nie zdziwiłbym, gdybyśmy otrzymali jeszcze trzeciego operatora w tym sezonie jako Ghost, więc możecie się tych właśnie, tego kontentu możecie się spodziewać w grze, więc to są wszystkie informacje, które chciałem oczywiście omówić na dzisiaj. A więc ja się już nie mogę doczekać, aby poznać jeszcze więcej najnowszych informacji, prawdopodobnie wy tak samo, więc oczywiście ruszamy z 2020 rokiem wraz z najnowszymi premierami, które będą wychodzić oraz no oczywiście kontynuacja Call of Duty. No i ja już naprawdę nie mogę się doczekać, gdzie za 5 miesięcy, moi drodzy, tak jest, za 5 miesięcy otrzymujemy trailer do Black Opsa 5. Oczywiście to nie jest potwierdzenie, to jest powiedzmy tak naprawdę no tak w 90% można powiedzieć, że to będzie, ponieważ co rok w maju jest trailer, jak nie w kwietniu, do następnego koda, więc wiecie, to jest tylko 5 miesięcy, pół roku i mamy trailer do oczywiście gry, którą robi Treyarch. Ja się już naprawdę nie mogę doczekać, mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, subskrybuj kanał, jeśli jesteś tutaj nowy, aby otrzymać nowsze informacje w Call of Duty. Oczywiście nie musisz, ale możesz. No i naprawdę, jeśli tu już jesteś, zostaw tego lajka, bardzo mi dużo to pomoże, a tobie zajmie jedną głupią sekundę, więc dzięki za to. No i co, do usłyszenia, na razie, Makler out.